Witajcie na kanale Studiopatów. Mamy 6 czerwca, czwartek. Jest godzina, zbliża się w 11:30. Ja nazywam się Michał Pobratyn i chciałem podjąć temat. No nie lubię takich tematów podejmować na tym kanale, bo ten kanał jest bardziej dedykowany sprawom regionalnym. Choć nomen omen sprawa dotyczy też i naszego regionu, całego kraju. Otóż sprawa dotyczy strzałów na granicy. Zbulwersowała mnie troszeczkę ta sprawa, a za chwilę Wam wyjaśnię dlaczego. Otóż z doniesień medialnych wynika, już nie będę się wnikał i podawał źródeł, znajdziecie sobie bez trudu. Z doniesień medialnych wynika, że 3 żołnierzy pełniących służbę na granicy oddało strzały ostrzegawcze. Podkreślam to, ostrzegawcze. Do napierających, nazywajcie ich jak chcecie, dla mnie to jest atak hybrydowy skierowany przeciwko Polsce. Te osoby, które forsują tam tą granicę, to jest atak hybrydowy przeciwko Polsce. Jeszcze raz to podkreślam. I ci 3 żołnierze zostali w bardzo spektakularny sposób aresztowani, zatrzymani, do wyjaśnień, jak to do tego doszło, do tych strzałów ostrzegawczych i w ogóle. Okej, jak ja to rozumiem na obecną chwilę? Nie jestem w stanie stwierdzić, czy te strzały były spowodowane ewidentnym i rzeczywistym zagrożeniem życia tych żołnierzy i były oddane zgodnie z prawem użycia broni, jakiemu żołnierz podlega. Nie jestem tego w stanie stwierdzić, czy to była taka właśnie sytuacja, czy to był może po prostu efekt nieostrożnego obchodzenia się z bronią, może efekt jakiejś brawury, może efekt jakiejś nieostrożności, nie wiem. Ale wiem jedno, że polski rząd, polskie państwo, polskie służby traktując tych żołnierzy w taki sposób, nagłaśniając to w ten sposób i robiąc tych żołnierzy, no nie wiem, prawie że przestępców, ponoć byli wyprowadzeni w kajdankach i w ogóle takie wszystkie te procedury. Tak jak mówię, nie wiem, czy zasłużyli sobie na zatrzymanie, czy nie, ale zatrzymując ich w taki sposób, no cóż, są przekazane 2 sygnały. Jeden sygnał jest dla tych, którzy szturmują naszą granicę w tym ataku hybrydowym. Jest to sygnał taki, że polskiemu żołnierzowi nie wolno zrobić nic dla obrony kraju. Może sobie gazem popryskać albo za tarczą się zasłonić. No bo nie, no pewnie ten przelatujący kamień koło jego głowy to nie był atak na jego życie i zdrowie. Czy też na suwerenność naszego kraju, no bo przecież wszyscy wiemy, że taki atak to atak. Rzuć kamieniem na czyjąś granicę, to jest atak na czyjąś granicę, no. Proste. No ale cóż, niestety sygnał poszedł, nic się nie da odzobaczyć, jak to się mówi w dzisiejszym nowosłowiu. Ci ludzie już dostrzegli, że są uprzywilejowani, mogą robić wszystko, a nasi żołnierze mogą najwyżej popryskać ich gazem i pokrzyczeć na nich. Drugi sygnał jest taki, drugi sygnał poszedł wewnętrzny. Drugi sygnał poszedł do kadry wojskowej, że nie mają prawa się bronić. Poszedł sygnał taki, że w razie jak rzuci ci ktoś kawałkiem betonu koło głowy, czy jakimś kawałkiem drewna, czy innym butelką z benzyną, cokolwiek, to ty możesz najwyżej na niego, żołnierzu, pokrzyczeć i spsikać go gazem. No rozumiecie to? To jest skandal, to jest sabotaż. To jest sabotaż polskich władz, polskiego rządu na obronność naszego kraju, na obronność naszych granic. Jedynym teraz rozwiązaniem dla władz, i to bez znaczenia, czy ci żołnierze są winni, niewinni, czy słusznie użyli broni, czy niesłusznie, to jest zwolnienie tych żołnierzy. Bo jeżeli wobec tych żołnierzy, zwolnienie ich z aresztu oczywiście, bo jeżeli zostaną zwolnieni ze służby,
to pójdzie wyraźny sygnał dla naszego wojska, dla naszych żołnierzy. To będzie bardzo podkopywać ich morale, a może nawet doprowadzić do tego, że wielu z nich rzuci kwity po prostu. Rzuci papier na stół i powie, że w takim wojsku nie chce służyć, gdzie nie ma prawa się bronić. Już nawet nie chodzi o to, że bronić granicy, ale siebie, nie? Dziwne jest też to, bo podobno zawiadomienie poszło od Straży Granicznej. Ostatnio zmieniła się władza w Straży Granicznej, tam zmienili się dowodzący. Nie będę w to wnikał, nie znam tematu, ale od razu taka sprawa po takiej zmianie, trochę też to śmierdzące jest. To nie chcę tutaj grzebać w nie swoich szufladach, ale już zacząłem, no to powiem tylko tyle, że jest to dla mnie dziwne. No cóż, premier, nie, przepraszam, nie premier, jakiem jest, minister obrony narodowej, chwalący się, cytując tutaj posła Grzegorza Brauna z Konfederacji: jeżeli minister obrony narodowej chwali się, że ma plecak ucieczkowy, no to nie jest to dla nas dobra wiadomość. Może to jest taki luźny cytat, ale myślę, że kontekst zachowałem wypowiedzi pana Brauna. Całkiem nie dzieje się dobrze, moim zdaniem. A jeżeli rząd i władze tak podchodzą do tego tematu, że bardziej przejmują się atakiem hybrydowym na naszą granicę niż życiem i zdrowiem naszych żołnierzy broniących tej granicy, to ja pana zwalniam, panie ministrze obrony narodowej. Ja pana zwalniam. Nie jesteś pan kompetentny do tego zadania, które pan otrzymałeś. I tyle. Ostatnio właśnie dowiedzieliśmy się dużo, nawet w naszym sąsiedztwie, że po wizycie ministra rolnictwa to się on okazał chyba lepszym specjalistą od dziennikarstwa, bo tłumaczył dziennikarzowi, jak ma pracować, że nie może zadawać niewygodnych pytań, ale to jest temat na inny film. No cóż, sami widzicie, co się dzieje. Dla żołnierzy, którzy bronią naszego kraju, którzy bronią naszych granic, mam tylko jeden przekaz jako cywil, jako żołnierz rezerwy, jako rezerwista. Panowie, PW, Polska wie, teraz te słowa nabierają nowego znaczenia. Polacy wiedzą, kto wam utrudnia służbę. I pamiętajcie, dla wszystkich nadgorliwych i dla wszystkich życzliwych, że jest ten materiał tylko wyrazem mojej opinii i wszelkie pretensje mogą mieć tylko do mojej opinii. Mam prawo ją wyrażać i będę ją wyrażał. Nie będę tego robił pod dyktando jakichś osób, partii czy redakcji. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się w tych porąbanych czasach. Nie dajcie się zmanipulować czołem.